Szef SLD Leszek Miller, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Podobno jest pani karmia czerwona. Tak. Stoi pan, jak twierdzi Piotr Guział, i patrzy, jak Warszawa się wykrwawia w walce z Gronkiewicz, walce i z pomocą pan nie chce przyjść. No widzę, że pan Guział brnie w tą terminologię powstańczą. To pan zaczął, powiedział, że powstania z Guziałem, Palikotem i Kaczyńskim nie chce robić. Nie, nie, o powstaniu powiedziało Prawo i Sprawiedliwość i nawet próbuje postawić znak równości między powstaniem a referendum. Co mnie zresztą nie dziwi, bo przecież PiS stawia również znak równości między ofiarami Katynia i ofiarami Smoleńska. Bolą pana te porównania do Armii Czerwonej? Uważam je za śmieszne po prostu, ale jeżeli chodzi o pana Gowina, to pana Guziała, to on zawsze w jednej kieszeni ma wazelinę, a w drugiej pomyje i używa tych kieszeni w zależności od potrzeb. Ale rzeczywiście pan z chęcią by popatrzył, jak się Guział, Palikot i Kaczyński wykrwawiają w walce z Gronkiewicz-Waltz? To znaczy ten, a potem ponoszą klęskę? Ta trójka idzie w prostej drodze do tego, dlatego że jeżeli stawia się alternatywę mieszkańcom Warszawy taką właśnie, jak chcesz kultywować tradycje powstańcze, to idź do referendum przeciwko prezydent. To myślę, że spora część warszawiaków wzruszy ramionami, machnie ręką na tę inicjatywę. A co Leszek Miller zrobi 13 października? Zrobię to, co moi koledzy z Warszawy powiedzą mi 6 października, no bo wtedy odbędzie się posiedzenie Rady Warszawy. I pan jakimś młodziakom decydować, co pan stanowiska. Stary wilk ma robić? No myśli pan, że jak ktoś jest młody, to już nie ma nic do powiedzenia, nie ma dobrze poukładane w głowie, proszę pana. Nie no, sami kiedyś byliśmy młodzi. No właśnie, i mieliśmy bardzo dobrze poukładane. Tak, oczywiście. No i co? I co oni powiedzą, to pan zrobi. Tak, co oni powiedzą, to ja zrobię, dlatego że uważam, iż nasi koledzy ponoszą tutaj w Warszawie odpowiedzialność za tą decyzję i niech ją podejmą. Ale przecież pan już wiedział, co zrobi. To znaczy, ja mogę panu powiedzieć, jakie są moje poglądy i tak dalej. No. Mówił pan w tym studiu, nie warto robić referendum, ale jak do niego dojdzie, zagłosuję za odwołaniem Gronkiewicz. Tak mówiłem, dlatego że od początku uważaliśmy, iż referendum jest niezbyt dobrym pomysłem, chociażby dlatego, że za rok, no troszkę więcej za rok, odbędą się normalne wybory. A poza tym, nawet jeżeli w referendum pani Gronkiewicz przegra, to Platforma Obywatelska nie straci władzy. To lepiej się skoncentrować na normalnych wyborach, które się już niedługo... No ale to jakże to? Wiedział pan, już pan nie wie? Proszę pana, sytuacja jest dynamiczna. Nie wiedziałem na przykład, że Prawo i Sprawiedliwość wpadnie na pomysł, aby literę W... No ale to powinien być dodatkowy symbol, argument. Ten symbol, który przecież dla warszawiaków i nie tylko jest bardzo drogi, zostanie wykorzystany tak w haniebny sposób. Czyli w czerwcu pan jeszcze chciał iść z PiS-em, a dzisiaj już mniej pan chce. No tak, nie mogę traktować poważnie propozycji PiS-u, która nawołuje mnie do tego, żebym poszedł do nowego powstania warszawskiego. Pan rozmawiał o referendum z Donaldem Tuskiem na którymś z tych słynnych podwieczorków? Nie, na podwieczorków nie, ale... A bez podwieczorka? Kiedyś w Sejmie powiedziałem panu premierowi, że jest taka inicjatywa moich kolegów w Warszawie, że oni sformułowali chyba 13 postulatów, przedłożyli je pani Gronkiewicz-Waltz, oferując, że jeżeli pani prezydent by się do nich ustosunkowała pozytywnie, no to oni rozważą wersję... Czyli po prostu podbijacie stawkę tego poparcia dla Gronkiewicz. Neutralnego zainteresowania. No ale... proszę pana, jeżeli można coś załatwić dla mieszkańców Warszawy i zwłaszcza w tych kwestiach społecznych i socjalnych, to każdy Rzym jest warty każdej mszy. Paryż był, zdaje się, warty, ale Rzym jeszcze niech bardziej. Będzie Rzym. Ale jest tak, że wy chcecie jakiejś trwałej koalicji z Platformą w Warszawie? Nie no, teraz to jest przecież to niemożliwe, bo za rok się odbędą wybory. A co będzie po wyborach, to zobaczymy. A jednym z warunków tej współpracy, czy tej neutralności jest pozostawienie pomnika Braterstwa Broni, czyli słynnych czterech śpiących? Nie, to jest za mała sprawa, żeby interesować tym warszawiaków. Zdecydowana większość, jak pamiętam, zdecydowana większość tych 13 postulatów to są kwestie społeczne, socjalne. Na przykład taki, żeby powrócić do zniżek 50% na przejazdy środkami lokomocji dla emerytów. A czy zmysł polityczny nie podpowiada panu, żeby raczej coraz dalej się trzymać Tuska, a nie coraz bliżej? My się trzymamy cały czas tak samo. No nie, ale, tak jak pan mówił, że zagłosuje przeciwko Gronkiewicz, a dzisiaj już nie wie, no wygląda to cały czas, jak mawia wielu, że Miller jest supporterem Tuska.
Nie, proszę pana, staram się być człowiekiem rozumnym i reagować na sytuację. Inna sytuacja w Warszawie przed referendum była wtedy, kiedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że mamy iść do powstania przeciwko pani Gronkiewicz-Waltz, a inna jest wtedy, kiedy słyszymy, że to jest powtórka powstania warszawskiego. Przekonał pan wczoraj związkowców, żeby Złotego Tuska po kraju nie wozili? Nie, nie mówiliśmy o tym, natomiast z szefem Solidarności, OPZZ-u i Forum Związków mówiliśmy o tym, co zrobić, żeby przerwać impas w negocjacjach. Ale oni chcą w ogóle przerwania impasu, czy podoba im się tak, jak jest? Że oni, nie, sobie, oni chcą sobie... i szukają rozwiązania. Ja zaproponowałem kilka propozycji. Właśnie utworzyliśmy sejmowe koło związków zawodowych, sejmowy zespół. I żeby tam sobie pogadali. Nie, i chcielibyśmy, żeby na przykład na forum tego zespołu tworzyć jakieś formy dialogu społecznego, bo przyzna pan, że to jest nienormalne, jeżeli związki zawodowe nie rozmawiają z przedstawicielami rządu. No ale myślę, że też że dziwne jest, jak wożą złoty pomnik po kraju. No to jest ekspresja już polityczna. A bardziej. Zazdrości pan tego pomnika, czy współczuje Tuskowi? Znaczy, ja uważam, że pan premier Tusk nie zasłużył na pomnik. I tak sobie myślę, że w takim razie powinienem się mobilizować, bo może warto być jeszcze raz premierem, żeby zasłużyć sobie na taki pomnik. Podobno pan marzy o tym. Gdzieś pan ujawnił. O pomniku? Nie, znaczy najpierw o premierowaniu, a potem o pomniku. Nie ma pełnokrwistego polityka w Polsce, który nie marzy o tym, żeby być premierem. Mówi pan, po wyborach w Polsce my, SLD, będziemy współrządzić, a już pan wie z kim? Z tym, z kim będziemy mogli zawiązać porozumienie programowe, bo zdobywa się władzę po to, żeby realizować swój program. A nie jest to zabawne, jak najmniejsza z partii, które dostały się do Sejmu, tak z taką pewnością mówi, że będzie rządzić? Najmniejszą partią byliśmy 2 lata temu. Na poziomie, mówię, z której się dostały do Sejmu, bo Solidarna Polska teraz jak powstała. Niech pan zwróci uwagę, co się zmieniło przez te 2 lata. 2 lata temu mówiono nam, że jesteśmy politycznym trupem, a dzisiaj publicyści pytają się nas, a z kim będziecie rządzić? I to się panu podoba? Bardzo mi się to podoba. Czy ktoś, kto może być niepełnosprawny, czy to, że ktoś może być niepełnosprawny, oznacza, że można go zabić, pytając o zwolennicy zaostrzenia ustawy aborcyjnej? Można? Nie, jak ktoś jest żyjącym niepełnosprawnym dzieckiem, to nie wolno go zabić. A jak ktoś jest w łonie matki niepełnosprawnym dzieckiem? No to tutaj dochodzimy do dyskusji, kiedy tworzy się życie, kiedy można uważać, że to jest dziecko, a kiedy nie. Ja uważam, że te decyzje powinny być podejmowane przez polskie kobiety, przez polskie matki, które na pewno nie robią aborcji dla przyjemności. Nie wolno ich zmuszać do tego, żeby były maszynami rodzącymi dzieci za wszelką cenę. Ironia losu trochę, że pan broni obecnej ustawy. No bo ta niedoskonała ustawa jest lepsza niż to, co ma się stać, to znaczy całkowity zakaz aborcji. I ostatnie pytanie od pana Szymona. Czy Platforma jest słabszym przeciwnikiem bez Gowina, Żalka i Gocona? Dla takich spraw światopoglądowych, gdzie mielibyśmy przegłosowywać w Sejmie, to tak, lepiej, że ich nie ma. Leszek Miller, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.